Kocie, halo. Kocie, mógłbyś wyjść? Łaskawie. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jak spaliśmy, to Kasia była w lesie i przyniosła cały koszyczek, proszę Państwa, czego? Malinek. Malinek. Zobaczcie, ile tutaj malin Kasia nazbierała w lesie. Będzie na śniadanie. Ja mam ochotę na owsiankę. Tak, bo dzisiaj mamy rocznicę ślubu, 11. I to z okazji rocznicy ślubu. Chyba godzinę zbierałam. Tak, godzinę. No. Także takie tutaj zdobycze można znaleźć. Ja właśnie skończyłem dla Was vloga, renderuję się. Tutaj poduszką położyłem, żeby słoneczko, które wychodzi, nie grzało mi za bardzo tego laptopa. Ale Kasia i Nadia zrobiły śniadanie z tych malinek, zobaczcie. Ty też zrobiłaś i Szymek też. Takie mamy śniadanie z tych malin. A my nazbierałyśmy trochę poziomek. Jeszcze poziomki były w lesie? Mhm. A ja nie mam poziomek. Masz trzy. Jeden. Aha, tu jest, zobaczcie, jest pozioma. Jedna. Tu gdzieś jest druga poziomka. Zakupana. Tu jest z amigdałem. Świetnie, masz, dziękuję trzy. Wam, ale mam pyszne śniadanie. No to jemy. A ta mama od ciebie jedną poziomkę. Ja no, mam. Możesz. Tylko utopiła mi się. Jak widzicie, jesteśmy w trakcie składania łóżka, ale opowiem Wam historię, która nam się wczoraj wydarzyła, ponieważ Nadia miała w misce mleko z płatkami, no i chciała sobie tutaj zjeść na tym stoliku, no i położyła to mleko, no i tutaj coś leżało i chciała się po prostu oprzeć i to się po prostu załamało, bo nam się tutaj jakoś dziwnie ten stolik składa. No i to całe mleko się wylało na ten materac. Szybko ściągnęliśmy to, no i wczoraj wieczorem prałem w rzece. Prałem w naszej rzece, która płynie tutaj. No i dzisiaj to się suszy. Mam nadzieję, że jest suche. Co tam jest, niedźwiedź? No ale jeszcze jest mokre. Mam nadzieję, że słoneczko wyjdzie. Na razie mamy zachmurzenie. No i nam to w końcu wyschnie. Bo wiecie, mleko krowie to może śmierdzieć, jakbyśmy to nie uprali, nie? A wody nie mamy, więc wolałem to zrobić w rzece, niż żeby tak zostało. W ogóle to dzisiaj spaliśmy przy jakiejś żwirowni. Tutaj jest brama wjazdowa, tam są jakieś maszyny do wydobywania piasku czy czegoś. Taka właśnie brama, tam nie ma wjazdu, a tu jest jakaś rzeka. To jest ta rzeczka, która tam jest taka cienka, to tutaj jest taka szeroka, pewnie bobry zrobiły tamę. Tak, zobaczcie, tam jest tama zrobiona przez bobry. Tutaj jest, zobaczcie. Odjeżdżamy, jedziemy dalej. Tu jest wolne, z tamtej? Wolne, nie? Wolne. Parzeczka. Jesteśmy znowu na stacji, ale sprawdziłem na Rewolucie, czy oddali nam tą kwotę. I zobaczcie, jest minus 700, a było minus 1500. Także po kilku dniach jakby ta kwota została zwrócona i zapłaciliśmy wtedy za paliwo 299 zł. A nie 600. Dobrze, właśnie odbiło. Teraz zobaczymy, ile kosztuje. 54 litry kosztuje 765 koron. Tutaj Wam wkleję, ile to wychodzi na polskie za litr. Albo od razu policzymy. 765 koron razy 0,41 groszy za koronę. To zapłaciłem 313 zł za 54 litry. Dzielę na 54, czyli litr w Norwegii kosztuje 5,80. Mówimy o dieslu. No i jedziemy jakąś szosą, to nie jest autostrada, to jest zwykła wiocha gdzieś tutaj na środku Norwegii. Powiem Wam, że mamy problem, bo od dwóch dni szukamy zlewni do toalety i już nam się przepełniła, ale mam nadzieję, że po drodze gdzieś znajdziemy. Na tej stacji, co tankowałem, nie ma ani wody, ani toalety. Jesteśmy za nią w toalecie, zobaczcie, jak tutaj jest ładnie, ale to jest dla osób niepełnosprawnych taki fajny patent, że stawia się po prostu te rzeczy i już można skorzystać, także zobaczcie, jak tutaj mają ułatwione. Ania zauważyła, że tam jest pisklaczek. Jest? No, jest. Może go uratujemy jakoś. On musiał jakoś wlecieć górą. No, ćwierka i tam nie może się wydostać. Musi wystawić dziurę. Ja go nie widzę. No, ale jest tam, bo go było widać przed chwilą. Powiem Wam, że tutaj w Norwegii też nikt nie chodzi w masce. Także tutaj tak jakby koronawirusa nie było. Ania zawołała wszystkich. Nie widzę. Nie widać, nie? No ale słychać. I zobaczcie, po tym tankowaniu również pobrało dwa razy więcej. 1200 koron,
Czyli 500 zł. Pewnie oddadzą za 2 dni. Czyli jak widzicie, trzeba mieć dwa razy więcej gotówki na tankowanie, bo jak zablokują kwotę, to jest nieciekawie. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo tutaj są piękne brązowe krowy. Idziemy je zobaczyć. Oj, boją się, uciekają od nas. O nie. A to jest byk i ja cię kręcę. No chcieliśmy je zobaczyć, ale takie płochliwe, że uciekły. To nic, jedziemy dalej. Nie, bo tam jeszcze tata był siwe. Tak wygląda gospodarstwo norweskie. Ciągniczek stoi. A my idziemy zobaczyć jeszcze siwe krowy. Tam mamy siwe krowy. Może przyjdą do nas? Idą. Szły, ale się zatrzymały i patrzą sobie na nas. Ania, dotknęłaś tej liny? Tak. I co, kopło cię? Tak. Bardzo mocno? No, tak delikatnie. Tak delikatnie. Idzie do nas kotek. Ciekawe, czy jest oswojony. Cześć, kiciuś, jaki fajny. A nie bierz go na ręce, bo może nie lubić. No. Tylko bierz na dwie, ostrożna bądź. Czemuś, nie biegnij za nim, już się spłoszył. Musicie powoli do tych kotków podchodzić. Coś nam się stało w lodówce. O nie, wyleciało wszystko. Same parówki. Nie zamknęliśmy tego, gwoździa. A ja wiem, kto to nie zamknął. Kto nie zamknął? Sprawca brał. Szymek nie zamknął. Kabanosy! A tak w ogóle przyszliśmy się przebrać w krótkie spodenki, bo jest normalnie taki upał. Na zewnątrz jest 27 stopni, w przyczepie 39. Kasia naprawia. Zobaczcie, ile mięcha mamy. No, trzeba je jeść. Pakowane termicznie, żeby się nie popsuło. No, ale nie sprawdzali na granicy. My tu gadu gadu, a nam kot wlazł do auta. Kocie, halo. Kocie, mógłbyś wyjść? Łaskawie. Proszę wyjść. To nie jest miejsce dla zwierząt. Łaskawie, kotku. Kotku, fajny jesteś. Ale nie chciałbym, żeby on się zasikał. No nie, bo to jest pana tutaj rolnika. Chodź, kotku, bo ja nie chcę, żebyś się zasikał nam tutaj. Wyłaź, bo będzie nam śmierdzieć cały tydzień, jak nie miesiąc. Poszedł. Lubi głaskanie. Pa, pa, kotek. Tata, a kiedyś kupisz nam takiego kotka? Nie wiem. Fajny? Nie goń go. Słuchajcie, są krowy. Kasia je nafilmuje. Podchodzą. I musimy być cicho, bo się spłoszyły przed chwilą. Są tam cielaczki. No, są też cielaczki. Też mi się tak wydaje. Tata, zobacz na przodzie. Przewodnik szefuncia. Stada. Szefuncio. Samiec alfa. Samiec alfa. Może teraz jeszcze na odjeździe uda mi się uchwycić te krowy. Poczekajcie. Są piękne. Tam jest ten byk. Samiec alfa. Minęła godzinka i udało nam się znaleźć WC. Nie wiem, czy tutaj można zlewać toaletę z kampera, ale tak to wygląda. Tutaj nie ma w ogóle wody, to jest po prostu dziura w ziemi. No i tam po prostu można zlewać, ale widzę po ściankach, że ktoś tutaj już zlewał z kampera, więc ludzie chyba tutaj tak robią. Więc ja nie mam wyjścia, no muszę to zlać. Dobrze, póki pamiętamy, powiemy wam trochę o naszych wrażeniach z jazdy. Jedziemy taką szosówką, krajobrazy są boskie, co chwilę jakieś górki, jeziora, jakieś stawiki, bagna. Są znaki, że uwaga na łosie, chociaż ani jednego łosia jeszcze nie widzieliśmy. I co? Stan dróg jest znakomity, jeśli miałbym oceniać, to tak 9 na 10. Gdzieniegdzie jakaś dziurka się znajdzie, ale ogólnie super, w ogóle nie trzęsie, można jechać takimi właśnie szosami, jak my teraz jedziemy. Takie miejsca postojowe dla kamperów, no w ogóle dla samochodów. Tak, nie? Dla motocykli. Dużo motocyklistów tutaj jeździ i zwiedza sobie. No może w ładnym krajobrazie się zatrzymać, zjeść sobie jakieś... Tak, no zobaczcie, no jedzie się taką dolinką i jest naprawdę super. No i co, tylko się relaksować. Jedziemy sobie 80 na godzinę, bo tutaj tyle obowiązuje. Powiem wam, że idealna sprawa, automatyczna skrzynia biegów. Tutaj jest tyle zakrętów, tyle wzniesień, że ja nic nie muszę robić, sprzęgła żadnego wciskać, tylko sama skrzynia zmienia mi biegi i tutaj naprawdę automat się przydaje. Pogoda
pogoda super, bardzo cieplutko jest. No właśnie ten sierpień jest fajny, bo słyszeliśmy, że w lipcu było bardzo mokro, czyście, a sierpień jest wspaniały, słonecznie. Tak, chociaż dzisiaj padało też troszeczkę, tak przez 20 minut, więc tak jak czytaliśmy w internecie, raz deszcz, raz słoneczko, ale ogólnie mamy teraz 23 stopnie, ale jest pięknie, także mam nadzieję, że Wam trochę tutaj pokazaliśmy, jak się jedzie. Właśnie są ciągle jakieś zakręty. Czasami jakimś mostem jedziemy, tunelem. Tak. I tutaj też się przydaje tempomat, bo sobie ustawiam 80 na godzinę i nie przekroczę tej prędkości, no i nie dostanę mandatu. Tak samo w miastach, 50 na godzinę ustawiam i nie muszę kontrolować tej prędkości. Także tempomat i automat, rewelacyjna sprawa na Norwegię. No właśnie, jeszcze minęliśmy dwa wodospady. No i ogólnie jest pięknie. W tych Sosen bardzo ładnie to wygląda. No takie wzniesienia, no w lesie pełno jagód, malin, jeżyn. No. I jeszcze czego? Jeszcze poziomki dzisiaj mieliśmy na śniadanie. No. No jest super. Jedziemy dalej i będziemy Wam relacjonować. Zatrzymaliśmy się na tym parkingu, bo widzieliśmy z oddali, że tu jest plaża i można się wykąpać, więc bierzemy stroje kąpielowe. No i zobaczymy, czy jest taka możliwość w Norwegii. Jest tak gorąco, że rozkładamy folię. Nie wiem, właśnie chyba tak. Ona jest za mała, bo ona jest od wektry, ale... Ale może jest za... A ja wiem. A może to postawimy i pod to. No tak. I mamy, tylko do góry nogami palmy są, ale to nic, okej. Dobra. Ale wiecie, zanim pójdziemy na plażę, to my musimy się 20 minut przygotowywać. Siatkę przygotować, jedzenie, stroje. Ale jesteśmy już gotowi i idziemy. No i kod oczywiście plażowy. Zawsze zapomnę zamknąć blokadę. Teraz możemy iść. Tam jest plaża daleko, ale pokażę Wam, jak wygląda cmentarz w Norwegii. Taka bramka i tam leżą ludzie. Są tylko płyty nagrobne. Taką tutaj mamy polanę za cmentarzem, a tu mamy plażę. Ręcznik Anima kotka. Ej, podobno do tego kotka, co spotkaliśmy przed chwilą. Szymek ma McQueena. No, McQueen. A Nadia ma księżniczkę. Wchodzimy do wody, zobaczymy, czy jest ciepła. Spotkaliśmy tutaj Polaków sympatycznych, powiedzieli, że tutaj mieszkają 11 lat. Pozdrawiamy Was. O, woda jest taka sobie. No i tak jak mówię, brązowa taka. Ale dno jest piaszczyste, także nie ma kamieni. 3, 4. Ale zimno. Ale da się pływać. A woda jest słodka, bo to nie jest woda z fiordów, tylko ze stawu. Ania, oceń wodę, jaka woda? Zimna? To chodź, ja cię zahartuję. Nie, jak już jesteś. Już jesteś. Zahartowałem cię. A przed chwilą chciałaś pływać. No, Ania się już przyzwyczaiła. Chodź, pójdź do mnie. Sama, no, pójdź do mnie. No dawaj, pod pachy. Paszki tylko zmóż i zmocz i już będzie dobrze. No. Ania już jest, pływamy. Mama, ja już pływam. W ogóle nie taka zimna. No, jak się wejdzie, to powiem Wam, że super woda. Można popływać bez problemu. Widzowie, widzowie, Ania się cała trzęsie. Jesteśmy już po pływaniu i właśnie się wycieramy. Te ręczniki dostaliśmy od Krzyśka i od Kini z Zielonej Góry. No i po prostu chciałem podziękować za te ręczniki, bo są naprawdę boskie. No i się właśnie w tej sytuacji nam przydały. Także dzięki wielkie, pozdrawiamy. Kasia też się skusiła i weszła. Pomachaj do widzów. Nie umiesz machać? Kasia mówi, że nie umie machać i pływać. Przy tej plaży są ubikacje z wodą, więc wezmę baniak i napełnimy sobie nasze zbiorniki. Pójdziemy do ubikacji dla niepełnosprawnych. Tak to wygląda, moi drodzy. Może się zamkniemy. Dobra. Teraz będziemy sobie w spokoju nalewać. W takim kranie też się spisuje ten lejek, zobaczcie. Jest super, polecam to urządzenie. Z tego co wiem, Michał to kupił w Anglii, więc nie wiem, czy w Polsce takie coś dostaniecie. Ale pewnie tak. W
Polsce zapomniałem napełnić zbiornik ze spłuczką i dzisiaj właśnie nam się skończyła woda. Wiecie, co jest najlepsze w tym ultiwanie? Wietrzenie wnętrza. Jak stał na słońcu pół dnia, w środku jest garuwa, robię tylko tak. Otwieram, przytrzymuję kuteczkę, otwierają się dwie duże szyby, prawa i lewa. Naciskam to i to. I samochód już się wietrzy na wylot, przeciąg się robi i bardzo szybko jest w nim chłodno. No mogę jeszcze drzwi otworzyć, żeby było lepiej. Ale ogólnie podoba mi się, że nie muszę obchodzić auta, żeby pootwierać drzwi. Mama mnie potrzebuje, idę. Właśnie Ania mi pokazała, że nie musiałem iść do toalety dla niepełnosprawnych, tylko tu jest kranik z wodą, można sobie napełnić. Także dzięki, Ania, będę wiedział na przyszłość. I wam też o tym mówię, bo linka do tego miejsca będziecie mieli w opisie. Zaraz odjeżdżamy, ale ja się zastanawiałem, jak oni to robią, że te trawniki u nich są takie piękne, wykoszone, a oni mają po prostu roboty, które same jeżdżą. Zobaczcie, to jest kosiarka, która sama jeździ po trawie, no i kosi sobie codziennie. Tylko nie podkładajcie rąk. Nadinka, bo tam są ostrza. Zobaczcie, wjechał pod krzaki i wycofuje. Uważaj, Ania. Ja chodzę za Jaki groźny. A ja chodzę. On ma czujniki, żeby się nie zatrzymał przy was. No i sobie kosi. No i wszędzie te trawniki są tak piękne, właśnie utrzymywane przez takie piękne maszyny. Zatrzymaliśmy się, bo mamy ochotę połowić ryby, a tu jest akurat takie fajne jezioro. Idziemy zobaczyć, czy tu można. Można tu łowić? Ale świetnie, zobaczcie. Możemy tu łowić? Możemy. Patrzcie, jaka skała wchodzi do wody. No dobra, to ja idę po wędkę. A możemy tu macie nóżki? Nie, bo tu jest głęboko od razu, zobaczcie. No to tak? Tak, to możesz, Nadia, no. Ja tu się idę obudzić Szymona. Dobra, budź Szymona, łowimy ryby. Nie tu, Ania. Ania, nie tam, tutaj. No, dzisiaj... Łowimy na kukurydzę z Polski. Mamy tutaj kukurydzę waniliową. Nadziewamy na haczyk. I ostatnio nam się złowiły pułapki. No, widzieliście, nie? No, chyba na następnym odcinku albo na tym. No, to już był ten odcinek. To teraz zarzucamy. Chodźcie. Zarzuć mi, a ja będę łowić. Dobra, przynieśliśmy sobie krzesełko. Ej, komary! To nie komary. Słuchajcie, tu jest tak płyciutko. Zobaczcie, jest płyciutko. Ej, Nadia, nie idź tam! Kurczę, tam jest głęboko, mamy metr. Nie. No widać, że jest tutaj skała, ale jak skała się skończy, to tam wpadniesz. Tak, ale jest tylko tutaj na to. Dobra, ja zarzucam. Ty zarzucasz, ja trzymam, nie? Dobra. Ale ładnie. A coś daj. Proszę, Ania. Ale tam jest płytko, na spławik leży. Ania, zwijaj, musimy podnieść spławik, znaczy opuścić. Tata, ale ta skała naprawdę nie jest śliska. Dobrze. Jak chcesz, to sam wejdź. Dobra, nie chcę. Ufam ci, że jest chropowata. Zobacz, tutaj jest tylko... Tutaj. Dawaj, Ania. I zobaczcie, żeby spławik nie leżał, musimy go dać bardziej na dół. Uwaga, uwaga. Opuszczamy go. Tyle. Nie, tyle. Ale tak Mogę płytko tam jest? Zarzucić. Możesz, tylko Ania... Nie, nie, ja to zarzucę. O, teraz fajnie stoi. Dobra, czekamy na rybę. Jezioro piękne. A tam jest taki fajny mostek. Idziemy tam. Mówiły, że nie ma dojścia dziewczynki, a jest dojście. Taki mostek tu jest fajny, uroczy. Niestety ryby nie biorą w ogóle, więc przyszliśmy sobie na mostek. Malinki? Tu są malinki. Chyba na tym wyjeździe się najemy tyle malin, jak nigdy. Zobaczcie, ten mostek jest porośnięty takimi fajnymi porostami. Ale też te porosty są na brzozie. Jeszcze lepsze. Ania, zrobisz zdjęcie tym porostom? A czemu liżesz aparat? Nie liżę, ja tylko wystawiam. Jest godzina 20:30, zatrzymaliśmy się na postój, ponownie będziemy spać dzisiaj na dziko. Tu był taki zajazd, tam stoi jakieś Porsche, ale podejrzewam, że to jest od tego domku, który tam jest. Także będziemy tutaj w takim miejscu sobie spać, także w miarę bezpiecznie. Tam już się zaczyna jakieś miasteczko, a tutaj płynie rzeczka. Chodźcie, jeszcze spróbujemy odkręcić
tą rynienkę, żeby mnie nie haczyła o samochód. Najpierw ściągamy kapturek. A, udało się. Tu mamy taką śrubę. To jest śruba samokontrująca, więc palcami jej nie odkręcę. Mam taką tu i tu. Nie chce mi się szukać klucza, gdzieś tam mam zakopane. Może się uda zrobić to żabką. Odkręciłem i teraz mogę to ściągnąć i już nie będę haczył. Teraz dopiero zauważyłem, że jak się poluzuje te śruby, to to można przesuwać i można schować. Także niepotrzebnie to wykręcam, ale już jak wykręciłem tamto, to też wykręcę i będę miał spokój. I widzicie, od razu lepiej. Dzisiaj tak będziemy jeść kolację, a Ania co robi? Przeciąguje się, proszę Państwa. Pokażę no. Wam, jak to się robi. Pokaż, jak to się robi. Ja sobie tu... Chyba nie dasz rady. Chwilkę posiedzę. Po co masz tam siedzieć? Nie dasz rady, Ania. Jest za ciasno. Dam radę. Jemy dzisiaj, bo nam się nie chce składać łóżka. Na kolację dzisiaj jemy jajecznicę z prawdziwych jajek od babci naszej. Z papryczką. Także my się żegnamy z Wami. Trzymajcie się. Do następnego vloga. Hej.